Jaki jest dzień i czy jego żona wie, że żyje? To jedne z pierwszych pytań, które powiedział do ratowników górnik uratowany w kopalni Redutowy. Dziś coraz więcej wiemy na temat przebiegu akcji ratowniczej sprzed 10 dni. Jej uczestnicy spotkali się z minister przemysłu, gdzie opowiadali o tym, co działo się w tych dramatycznych chwilach pod ziemią. Paweł Jędrusik. Ta akcja ratunkowa tylko potwierdziła słuszność motta "Zawsze idziemy po żywego". Po 50 godzinach pod ziemią 32-letniego górnika Sztygara oddziału elektrycznego z kopalni Redutowy udało się odnaleźć i uratować. To naprawdę przeżycie niesamowite. Ja już jestem, można powiedzieć, 15 lat w stacji ratowniczej w Redutowach jako ratownik, ale każde takie doświadczenie naprawdę uczy i to naprawdę dużo daje takiej pokory też. Gdy ratownicy dotarli do górnika, ten pytał, czy jego żona już wie, że przeżył. Powiedział także, że zamierza obejrzeć mecz finałowy Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mamy akurat tego rodzaju umowę z naszym pracodawcą, że jeśli warunki na to nie pozwalają i my się na to nie zdecydujemy, to nie mamy obowiązku wychodzić w strefę zagrożenia. Mamy do tego prawo, ale że tak powiem, już sami zgodnie ze swoim sumieniem musimy taką decyzję podjąć. Ja się na to zdecydowałem. Tak jak powiedziałem wcześniej na spotkaniu, nie mogłem być mniej odważny niż ratownicy, którzy, że tak powiem, szli po tego poszkodowanego. Ranny górnik nadal przebywa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu. Powoli wraca do zdrowia. Pacjent w piątek przeszedł zabieg operacyjny związany z tym urazem kręgosłupa, którego doznał w ramach tego zdarzenia. W tym momencie w dalszym ciągu przebywa na klinicznym oddziale ortopedyczno-urazowym. Zabieg przebiegł bez komplikacji, więc teraz w dalszym ciągu trwa jego hospitalizacja. No i pacjent powoli dochodzi do zdrowia. Mężczyzna czuje się dobrze. Na razie nie wiadomo, ile czasu potrwa jego pełna rekonwalescencja.